Cześć! W tym filmie spróbujemy dowiedzieć się, jak wysoko może skoczyć człowiek na Ziemi i innych planetach Układu Słonecznego. Poznajcie Bebzona. To wysportowany manekin, który pomoże nam ocenić wysokość skoków. Ma on masę 70 kg, czyli masę przeciętnego faceta, który jeszcze nie został wyposażony przez naturę w bęben piwny. Bebzon jest w stanie podskoczyć na Ziemi na wysokość około 30 cm. Nie jest to jakoś strasznie dużo, ale umówmy się, że wy też wyżej nie podskoczycie. Co innego w skokach wzwyż. Rekord mężczyzn wynosi prawie 2,5 metra. Czyli na luzie sportowiec powinien przeskoczyć busa kuriera DHL. No chyba, że nie jest rekordzistą. A Bebzon nie jest. My jednak nie o dostarczaniu paczek, tylko o tym, jak wysoko podskoczymy na innej planecie. Merkury to pierwsza planeta Układu Słonecznego. Jest ona bardzo mała i jej masa stanowi ułamek masy Ziemi. Nie za bardzo jest tutaj czym oddychać, bo to planeta bez atmosfery. W upalny dzień możemy liczyć na temperatury blisko 400 stopni Celsjusza, a w nocy minus 180 stopni Celsjusza. Czyli ani w dzień, ani w nocy na dwór lepiej nie wychodzić. Dzięki małej masie planety skok na niej powinien być spektakularny. No i faktycznie jest. Bebzon leci bardzo wysoko. Jak widać, skok możemy zaliczyć do udanych. Osiągnął podaną wysokość i z palcem w nosie pokonał wszystkich olimpijskich lekkoatletów na Ziemi. Zobaczmy teraz, jak się sprawy mają na Wenus. Niby mówią, że kobiety są z Wenus, a ja tutaj żadnej nie widzę. Obstawiam, że wywołały efekt cieplarniany i poleciały robić to samo na Ziemi. Żadne tam żebro Adama. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Niby jest czym oddychać, ale nie radziłbym tego robić. Duża gęstość atmosfery to duże ciśnienie i opór powietrza, dodatkowo podobne przyciąganie jak na Ziemi i niewielki wiatr raczej nie pozwolą uzyskać olimpijskich rezultatów w skokach. Potwierdza to nasz skoczek. Umówmy się, że osiągnięta wysokość jest poniżej oczekiwań. Mars. Niby planeta facetów, a pustych puszek po piwie walających się tu i ówdzie, jak w przeciętnym lesie, nie widać. Mars jest planetą najbardziej sprzyjającą do osiedlenia się. Janusze internetów mają nosa do biznesu i sprzedają już działki na OLX w pobliżu góry Olimp, najwyższej góry w Układzie Słonecznym. Przyciąganie grawitacyjne na tej planecie stanowi tylko 1/3 tego, co na Ziemi. Jak widać, Bebzon skoczył dzięki temu dość wysoko, porównywalnie do wysokości uzyskanej na Merkurym. Ciekawe, czy z tej wysokości zdołał wypatrzeć czapy lodowe na biegunach planety. Jowisz to gazowy olbrzym, prawdziwy gigant wśród planet Układu Słonecznego. W tym momencie znajdujemy się w jego górnych warstwach, gdzie wiatr osiąga prędkość 360 km na godzinę, więc skok wzwyż nie jest za bardzo możliwy. Bebzon poleciał gdzieś hen daleko. Zresztą, nawet jeśli Bebzon byłby w stanie przeciwdziałać sile wiatru, to i tak przyciąganie Jowisza jest potężne, bo wynosi aż 2,5 razy więcej niż na Ziemi. W idealnych warunkach bez wiatru podskoczyłby o wiele niżej niż na Ziemi. Kolejne planety są równie wielkie i ciężkie i dają tak samo mizerne wyniki skoków. Postanowiłem więc przenieść dyscyplinę na jeden z księżyców Marsa, Deimosa. Jest on naprawdę maleńki. Jego całkowita powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia Warszawy. Mała masa, a tym samym niewielkie przyciąganie pozwalają uzyskać wspaniałe wyniki w skokach. Gdybyśmy się rozbiegli i podskoczyli, to moglibyśmy już nigdy nie wrócić na jego powierzchnię. Można powiedzieć, że dokonalibyśmy w ten sposób największego skoku wzwyż wykonanego przez człowieka, najpewniej z twardym lądowaniem na powierzchni Marsa. Jeśli chcecie więcej filmów tego typu, to subujcie, komentujcie i lajkujcie. Dacie mi w ten sposób sygnał, że film wam się spodobał. Cześć!